Okej, okay, jestem z powrotem. Za dużo od niego wymagam chyba, jak chodzi o niepołataną wersję Windowsa 98 SE. Nie jest po prostu stabilny. Dość dobrze. Jeszcze raz. Dobra. To się pobiera w tym. A drugi był. Aha, X64. Dobra, to my potrzebujemy ten. Może być English. Nie żeby miało to znaczenie. Pytanie tylko, czy wersja Compact zadziała. No, dowiemy się. Ładnie ściąga, 150 kg na sekundę. Jeżeli kogoś interesuje, która jest godzina. Nie, coś mu nie idzie. Dobra. Tutaj znacznie szybciej. Microsoft ma dobre serwery. Nie można tego powiedzieć o tej stronce, z której pobieram IE6. Ok, spróbujmy. Oh, hello. I accept. Na razie nie. Kurczę, muszę poszukać tej pełnej wersji. Nie chcę przeinstalować teraz tego Pointneta, jak tutaj jeszcze ja mam Internet Explorer 6.0. Okej.
A już myślałem. Jest to, co chciałem. Nawet. Dobre. Pełna wersja zajmuje 22,5 mega. Wersja combined, nie. Wersja zmniejszona z angielskiego 24,6. Dobre. Oczywiście, tak jak napisali, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tak jak pisali na stronie z .NET-em, aby zainstalować .NET jest potrzebny instalator, właśnie nie instalator, tylko Internet Explorer 5.1, a zatem będzie mały problem, jak chodzi o... Przepraszam, ale muszę poprawić kamerę. Żebyście widzieli. O. Będzie potrzebny Internet Explorer 6.0, żeby go zainstalować. Tak więc niestety on ma tutaj priorytet. Miło, że nam się pobrało. Jest to kompletne. Fajnie. Makromedia. Anuluj. Najpierw chcę wgrać tamte. A dopiero potem będziemy się z tym dalej męczyć. Ok, teraz sterowniki. Pytanie, czy zauważy? No, typowe. Dlaczego Microsoft już w Internet Explorerze 5 wrzucił coś takiego, że jak kliknę na przeglądarkę, to automatycznie mi szuka w Google czegoś, a tutaj muszę ręcznie to wszystko wpisywać? Opera to potem wrzuciła, w tej nowszych wersjach jest normalnie, ale ach, w tych starych wija. Drivers. Or support page. 80%. Windows 9.8 SE Hyperion. Wybierzemy nieco starszą wersję. Na pulpit. O. I jeszcze IDE-Write. Ja tutaj mam mostek 8237A. Ale mnie to nie interesuje w sumie, ponieważ ja tutaj nie mam, nie używam go. Zobaczmy Ethernet. 8237 Integrated. No, nawet jest. Dobra. Teraz potrzebuję program do odpakowywania tego wszystkiego. O nie, znowu zrobiłem błąd. Kurczę, nie mogę się przyzwyczaić. O, ukończył pobieranie. Bardzo dobrze. Bo. Ale się coś ścięło. O, jest.
Musiał chyba coś ogarnąć. No nic. To mogę zamknąć. To mogę zamknąć. To mogę otworzyć. O, chyba mały problem. Tak, to teraz mi rozpakuje archiwum na pulpicie i otworzy kilkadziesiąt plików. Nie popisałem się w tym momencie. No nic, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O, albo nie. O, dzięki Bogu. Dobra, wgrywamy Windowsa. Internet Explorera 6.0. Okej. 39,5 MB. Teraz lepiej nic nie robić. Jeszcze zamknę operę na wszelki wypadek. I mamy. Dobrze mieć szybki dysk twardy. I oczywiście restart. Myśli. Ale to dobrze, to dobrze. Mamy. Connect to the internet. Wow. Druga ikonka. Bo jedna to za mało. Ajajaj, dobra. Mamy to. Zrobimy z powrotem. Albo nie, jeszcze. Przecież muszę dotneta zainstalować. To jeszcze zainstaluję dotneta, także. Akceptuję. Minutę lub dwie. No okej. Na dotnecie też lepiej nic nie robić, bo to jest, kurczę, podstawowe oprogramowanie praktycznie dla Windowsa tego. Bez niego nie być, może nie działać wiele programów, instalatorów, mogą się robić różne problemy i tak dalej, dlatego
To jest jeden z priorytetów do wgrania. No, wgrywanie jego trochę trwa, bo to jest duży program. Nic nie poradzę. Mogę jedynie spauzować was do momentu, aż się zainstaluje. Tak więc do zobaczenia za chwilę. No i skończone. Bardzo dziękuję. No, teraz powinno wszystko nieco lepiej chodzić. Bierzmy Winrara. Tutaj był download? Nie. Dobra, 3.8 wersja. A rany. Give me a break. Dalej. Ja pierniczę. Dobra, idźmy do tyłu. Nie. Nie. Ach, to nic nie daje, nic nie daje. Cofnijmy się z powrotem. Sprawdźmy to jeszcze raz. Zobaczymy stąd. Okej. Windows. Teraz, żeby nie było, czy ja pobieram dobrą wersję według nich. No. Opera, współpracuj. Chyba nie. Niechętnie. No, no nic. Dobra, to wywalimy, bo nam potrzebne nie jest. Jeszcze raz.
zamknij. Dobra, wrzucimy wersję 3.5. No okej. Z 2005 roku myślę, że powinna działać. O! Bardzo dobrze. I o to mi właśnie chodziło. Zamknij. Odpakuj. I odpakuj. Dobrze, mamy sterowniki. Teraz tak, to mogę zamknąć. Gramy najpierw jeszcze raz sterownik do sieciówki. Oczywiście potrzebuję płytę z Windowsem 9.8. Lepiej tak. To jest Windows 9.8, a nie Windows 7. Instaluję ponownie sterowniki do karty sieciowej, ponieważ chcę sprawdzić, czy da się wycisnąć mniej więcej niż tam te 200 kB na sekundę. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli tak, to nowszy sterownik na pewno pomoże, bo jeżeli pamiętacie, ja wgrywałem bezpośrednio z płytki instalacyjnej dołączonej do płyty głównej, a ta wersja może być nieco stara. Okej, mamy z tego co widzę. Teraz tak, przerzućmy sobie to. Wszystko. Tutaj. I teraz tutaj mamy jeszcze drugi sterownik do zainstalowania, ale jeszcze najpierw wywalę to. Via. Długo to trwało, bardzo, ale teraz będzie ciekawie, bo teraz będzie wgrywanie sterowników do
płyty głównej, chipsetu, mostków i tym podobne. I to wszystko będzie wymagało też oczywiście płyty z Windowsem 9.8 w napędzie. Ale tutaj widzę, że znowu kończy mi się maksymalny rozmiar pliku, jaki mogli być na karcie pamięci. Tak więc dajcie mi sekundę i zaraz wracam. No, jestem z powrotem. PC i Hostbridge. CPU to PCI. PCI. Kontroler AGP, którego nie używam. Dobrze. Okej, to wgrane. No dobra. Service pack. Jeszcze ściągnę tylko. O. Okej. Interesujące. Zrobimy z tego w takim razie. Okej. Wybieranie nie. Tutaj działa. To nie wiem. Nie wiem, o co mu chodziło. No nic. Nvidia. Ogarnie się, czy się nie ogarnie? O, to jest pytanie. Ogarnął się. No proszę. Nvidia GeForce. O. Dobra. Flash player. Bodajże wersja 9 max, jaki mogę tutaj dostać. Ale jeszcze się upewnimy. Czekaj, za trzecim razem zawsze wchodzi. Tak, akceptuję. Nie, żebym miał wybór. Coś tutaj flash nie chce ogarnąć. No nic, zrobimy jedną jeszcze rzecz przed wgraniem samego patcha z service packiem. Chociaż nie mogę tego teraz zrobić. Ok, to jednak go wgramy. Service pack SP21B. Jest to oczywiście nieoficjalny patch, który zawiera wszystkie poprawki i różniste inne rzeczy. To nie. Nie. Nie.
Okej, to powinno wystarczyć. Nie chcę zachowywać mojego pliku. Nie, dziękuję. Normalnie zaraz będą czary. Trochę się ikonki zmieniły, jak widzicie, tutaj zwłaszcza mojego komputera. Kosz też jest taki bardziej piękny. Działa otoczenie sieciowe? No i nawet widzi mój komputer, ale nie jest dostępny. O, szkoda, pewnie dlatego, że NTSF-a nie obsługuje. No nic. Nie, potem się z tym pobawię. Okej. Dobra. To jest pendrive. Czy Windows 9.8 ogarnie coś takiego jak pendrive? Mass Storage Device. USB Storage. Generic Flash Disk. Dysk USB. No i mamy dysk wymienny i mamy nasz flash. Doskonale, doskonale. To teraz tak, zacznijmy od tego. Chociaż nie, ja tutaj mam w sumie bardzo ładną płytkę z oryginalnymi sterownikami. Tak więc użyjemy jej. Chyba nie zdążę. Nie. No trudno. Najpierw gramy dźwięk w takim razie.
O, ale się pnie. To nie mogę, to mogę. No, bardzo ładnie. Tylko żeby jeszcze coś było widać. O, super. English. Tego nie potrzebuję. Install. Select my region. Europe. Nawet jest po polsku. Ale Ruby już nie. Shocker. Custom. Też w sumie. HX console. To nie, nie, nie. To nie. To nie. Okej, to powinno wystarczyć. Zrobimy słuchawki. Nie. No i jedziesz. Tutaj zrobię pauzę, bo nie warto marnować czasu na tego typu pierdoły w tej chwili. Jak coś się będzie działo, to oczywiście włączę. No i oczywiście typowa prośba. Okay. O, znalazł coś. Jest. Audio processing. Okej. Nie widzi. Widaczek. Ma MCAT.
Czasami niestety tak jest, że niestety, ale gubi pliki. Trzeba ręcznie wtedy pokazywać. Nic nie poradzę. To nie. A zaraz. Może nie jest po prostu idiotą. Zobaczymy. Okej. On chce plik WDMA. Nie, tutaj go nie będzie. Ale jak zrobimy tak... Zrobimy w górę. O! To jest pytanie. Czy tu takie coś będzie? Dobra. Spróbujemy. Zważywszy, że ja to robię używając pena w tej chwili, całkiem nieźle idzie. Szkoda, że raz na jakiś czas się zatrzymuje. Ale grunt jest do przodu. Ale jeszcze taka myśl. Spróbujemy jeszcze coś zrobić. Coś mi się wydaje, że on tutaj nam coś chrzani. Hm.
20 sekund. Dziesięć. No, 2 sekundy. O, jeszcze nie. Kurczę, to trochę potrwa. Dobra, zrobię pauzę. Jak skończy, to włączę. Okej, skończył. Teraz to było. Tutaj za namową jednej osoby z forum angielskiego wystarczy znaleźć ten plik w tym, w folderze Windowsa. Jest ukryty. A zatem wchodzimy w to. Wchodzimy w to. Windows. Cutroot i tutaj mamy nasz plik. Zobaczymy, co to da. Input controller. No, jak było. Creative Installer. OK. Dobrze. Zrobi się, zrobi się. W sumie... On chce... Aha. Chce wyskoczyć płytka. No, tak to już jest czasami. O. I o to chodzi. Dobra, znowu znajdź, tutaj trzeba by zrobić tak, osioł, ale dobra, ty chcesz CT, L, jest, K, AT. No i wszystko jest. Audio driver z WDM. Ok. Audio driver z WDM. Hello. Zobaczymy, co teraz wymyśli. Z tego w sumie można wyjść.
A mi się powoli kończy. O, czy chcesz zachować plik? Tak, chcę zachować. Tak, chcę zachować. Z tego wyjdziemy. Z tego wyjdziemy. Dobra, kończy się znowu wielkość pliku. Tak więc za sekundkę wracam.